Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od nędzy do bogactwa. Jak widzicie, trochę zmian tu zaszło. Zaraz sobie zobaczymy całą sytuację. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Kaleb po prostu namiętnie robi hafty krzyżykowe, a póki nie mogę nim sterować, to bałam się, że za chwilę wypstryka nas całkiem z pieniędzy. Taka jest prawda. Takie są realia. W związku z tym postanowiłam zainwestować całe pieniądze, jakie mamy, w rozbudowę domu, żebyśmy mogli zacząć korzystać z Kaleba. I oczywiście wszystko to, co się zadziało i dlaczego naciągamy reguły, jest w poprzednim odcinku, do którego o obejrzenie gorąco Was zachęcam. Ja nie jestem pewna do końca, jak on tutaj przeżyje brak żarcia, ale dobra, mam to miejsce. Mam nadzieję, że tu w ogóle będziemy mogli wejść do piwnicy, zaraz zobaczymy. Obraz przewieszony. Bardzo mi się ten obraz podoba. Tak jak wspominałam, ostatnio nagrywam kilka odcinków pod rząd, ponieważ nie będzie mnie w tym tygodniu, a nie chciałabym Was zostawić bez simsiorów. I teraz tak. Żeby sprawa była jasna, mamy piętro. Piętro, którego nie widać, bo dach zakrywa prawie wszystko. Mamy tutaj jakieś tam okienka, tu coś wystaje, natomiast piętro ogólnie, słuchajcie, jest totalnie puste. Ma tylko położoną podłogę i tapetę. Myślę, że z czasem będziemy też te tapety zmieniać, no bo drewniany domek drewnianym domkiem, ale wnętrze może być wykończone troszkę inaczej. Ewentualnie postaramy się o to, żeby były ozdoby na ścianach i jakieś dywany na podłodze. Taki jest ogólnie zamysł, ale na wszystkie dekoracje, wiadomo, potrzeba czasu. Żebyśmy mogli kierować Kalebem, potrzebujemy na pewno, stety, niestety, ogarnąć sobie pomieszczenia. Musimy mieć drugą łazienkę, musimy mieć biuro i dwie sypialnie. W związku z czym, no, at least muszą się tam znaleźć łóżka, żeby można było to nazwać sypialnią, tak? Powieść dekoracje. Jakie mamy dekoracje? Bardzo ładne, mogą być. Mogą być. Nie wiem, czy ja to muszę jakoś zatwierdzić. Kliknąć nie trzeba chyba. Chyba się po prostu powiesiły. Dobra, idziemy tutaj ogarnąć nasz ogródek. Ciebie mieliśmy nakarmić. Jak ja to mogę dać? Czekajcie, czy ja to powinnam wydać z ekwipunku? Premie w relacji ze zwierzętami to nie. To. Naucz się przyrządzać. Nie. Jak ja cię mogę tym nakarmić? Opieka. Działania. Zbierz, zawołaj. Wymień na. Podziwiaj, schowaj do wyposażenia. Gdzie tego używa? Nie, no dobra, nie ma sensu. Dobra, podejdź tu, tak czy siak. Proszę. Co tu w ogóle, jakiś kamień? Smutkum. Dobra, smutkum może być. Wyduj. Średni. To tutaj beznadziejne żarty. Opowiadaj dowcip. Bardzo wysoki, czysta, więc ją po prostu. Poprosił o pomoc w ogrodzie. Ja nie chcę ci na nic wymieniać. A dobra, to była wełna. No nic, przyjdź z miłości. Może to jest tylko dla zwierząt. Tych hodowlanych, zwykłych, a nie, wiecie, a nie tych malutkich miniaturek tutaj. Dobrze, zbierz cały plon.
Przyjmij prezent. Interakcje społeczne, nie. Wręcz. Przyjmij prezent. Dobra. Tu sobie nie chcę dzwonić. Chcesz, żebyś to wysłała do Rady Geologicznej. Okej. Czekogody sobie może zostawimy. A jest kilka elementów, które mieliśmy posadzić. Nie wiem czemu, ale zepsuło nam się żarcie. Czy ja je mogę wyrzucić ręcznie? Mogę. Dobra. Właśnie się wyprowadzamy. Jeśli coś chcesz się spotkać, zadzwoń. Okej. Czekajcie, bo nie ogarnę. Mam znowu tu, proszę posadzić. Zasiej. Awokado. Czekajcie, awokado to drzewo będzie, nie? Tu jest banan. Jabłoń. Granat. I wiśnia. Czyli nie mamy gruszki na pewno. Chyba, że gdzieś tu rośnie, a nie widzę. Nie, nie mamy. Nie mamy kokosa. Zasiej. Nie wiem, że deszcz pada. No nie uciekaj. Awokado. Zasiej. Co ty byś tu zerwi? No to chyba żartujesz. Ja mam nadzieję tylko, że Kaleb nam tu nie zginie. Dobra, wiecie co? Czy ja cię mogę nakarmić? Wypytaj o stan układu sercowo-naczyniowego. Zwróć uwagę na głośne bicie serca. Wampir. Przyjmij plazmę. Nie możesz pić, będąc pod wpływem czosnku. To czekajcie, czy... Kurde, czekaj, moment. Bo ja chyba nie zjadłam czosnku. Czy ja go muszę wrzucić tu? Czy teraz Kaleb może się napić? Jakby nie chcę za niego wykonywać interakcji, ale szczerze się boję, że... Dobra, może inaczej też nie. Boję się po prostu, że on nam zginie tu za chwilę. Można kupić jakiś sok plazmowy. Otwórz więcej. Albo przez telefon, to ja nie wiem, ile kosztuje ogólnie. Kup prezent. Ogrodnictwo. Nie. Pokaż wszystko. To są nasiona. No posadzimy sobie drzewo plazmowe i nie będzie problemu, ale no na razie jakby... No on jest, ani kropli więcej. Odór czosnku powoduje prawdziwe cierpienie. Uch, nawet nie ma mowy o piciu plazmy, dopóki go czuć. 2 godziny. No dobra, to może 2 godziny przeżyję. Bo on pewnie się ze mną całował, a ja miałam czosnek przy sobie, no i pewnie stąd to wyszło. Dobra, mamy wszystko w takim razie. Idziemy do miasta. Koniecznie wysprzedać rzeczy i spróbujemy wysprzedać to, co mamy przy sobie, żeby zebrać hajs na zrobienie tego domku do końca. A mogłam wziąć Kaleba w sumie. Mogłam wziąć, może by połaził, może by kogoś wypił w barze. Coś wypił w barze. Dobra, najpierw dawaj stolik. Albo nie, najpierw sprzedajemy plony, bo już jest tutaj taka późna godzina. Wiem, że mamy wzięte zadania i wiem, że powinnam zadania wykonać.
dla ludzi, które tutaj poprzyjmowałam, ale tym zajmiemy się po prostu. To kupiłam innym razem. Czarna wełna. Mam czarną wełnę i nie wiem skąd, ale spoko. Czekogodę zostawiamy. Dżemy, fasolka, grzyby, jabłko. Czy możemy zrobić tak w ogóle, żeby Kaleb był niewrażliwy na czosnek? Może będzie się dało to gdzieś z tych jego... Nie, sałata zostaje. Z tych jego perków ogarnąć. O, róża. Dobra, kwiatuszki możemy sprzedać. Trzęwia. Uroczy grzyb, winogrono. Ziarno soi zostaje, bo to żeśmy kupili ostatnio. Ziemniak ten 770, spoko. Dawaj stolik. Gdzie masz stolik? Wystaw. Umieść w świecie. Dobra. Wejrzyj wyposażenie. Na pewno do wyposażenia wrzucimy mleko. Wrzucimy to. I nasze przetwory. A czekajcie, jajka. I jajka tylko te. Owoc. A i zielone jajko też możemy sprzedać. Już możesz wyłożyć towar. Dorzućmy tu resztę tego, co mamy przy sobie. Wyłóż towar, obsługuj stoisko tyłem do publiki. Oczywiście rozpocznij sprzedaż uliczną. Mam jeszcze zdjęcie, miałam zdjęcie. Miałam zdjęcie na ścianie, ono mi gdzieś zniknęło. Może po prostu jest w tym. Może po prostu jest w ekwipunku. Muszę potem zobaczyć. Czy ja tu coś mogę jeszcze, wełnę mogę dorzucić? Wełna jest po 45, więc też powinno nieźle pójść. Zapomniałam cukru schować. Dobra, no. Przydałby nam się teraz parasol. Zachwalaj towar. Zachwalaj, zachwalaj. Ja tu potrzebuję many, many. Nasza ulubienica. Chyba nam kontakty z nią spadły trochę. O! Dobra, coś sprzedamy. 32. To poszedł ten włosk pszczeli chyba. Zachwalaj towar. Spróbuj, co tu było. Na zielono? Spróbuj pocieszyć. O! Dobra, zbierzcie nasionka, moi drodzy. One po 500 chodzą, więc śmiało, śmiało. Jeszcze i przestał padać, może przyjdzie więcej ludzi. Zachwalaj towar. Lepiej wystawić sobie chyba najdroższe rzeczy i po prostu poczekać, aż się ludzie kupią. Możesz dorzucić wełny? Możesz. Dobra. Dziewiętnasta. A dzisiejszy dzień jest taki mocno, słuchajcie, do ogarniania. No, ale... Dobra, poszło nasionko. Możesz jej też poschlebiać troszkę, przyjazne. Wędka, nie mam popraw humor. Zmęczona. Dobra, możemy też od niej wziąć. Zbierz zamówienie na produkty spożywcze. 3 jajka. Dobra, rozumiem, że będę musiała je jakoś dostarczyć. Czy chcemy jeszcze raz? Nie. Wyczyść stoisko, sprzedamy to jutro z domu w takim razie.
Schowaj do wyposażenia. Brzydęk, brzydęk. Widziałeś lśniące zbroje. Idź do domku, bo ty się dzisiaj nie wyspałaś, a jeszcze trochę roboty przed tobą. Chciałabym, żeby posadziła resztę tych rzeczy, które mamy w ekwipunku do posadzenia. Chciałam też zadbać o to, żeby nawieść te rośliny, ale myślę, że zrobimy to już właśnie jak Kaleb będzie dostępny, żeby popracować nad ich jakością. Jak my się tu mamy? Jesteś głodna ogólnie. Przyszła siostra Kaleba. Nie, urocze zapoznanie. Kurtuazyjne weźmiemy. Więcej przyjazne. Obejmij czule. Kaleb coś tam podjadł po drodze. Nie wiem co, ale podjadł. Dobra, ty jesteś głodna, więc sobie coś wszamasz. Weź resztki. Świąteczne gnomy. Czy my możemy tu z jakimś gnomem... Obdaruj gnoma, schowaj do wyposażenia, śpiewaj raz. Obejrzyj. Dobra, to nie tul go. Tam poszedł. O nie, Kaleb, czy ty masz... Kolego! No nie wziął, wyjdź mi stamtąd i ja muszę te drzwi zablokować. Sorki, ale nie ma opcji, nie? Zablokuj dla wszystkich. Wstęp dla... Wstęp dla... Vivien. O. Orbitujący pudding. Schowamy sobie to. Ja spróbuję dać książkę ptakom, bo one mają ją jako rzecz, którą lubią dostawać. O. Czy ja mogę w ogóle... W sumie mogłabym je schować do wyposażenia i sprzedać. Obejrzyj gnoma. Obejrzałaś? Możesz go obdarować? Wiecie, czy to się da poznać, co one chcą? Ten ma królisia. Obdaruj gnoma. Wręcz mu... ciasto owocowe. I co? Gnomie? Aha, no dobra, to schowaj do wyposażenia. Popsuł nam radio. Obdaruj gnoma, wręcz zabawkę. Okej. Obdaruj gnoma, wręcz placek. Aha. No to... Schowaj do wyposażenia. Zostawimy tego jednego w takim razie. Tu nam się popsuło, ale to sobie zrobimy dopiero rano, bo ja się boję, że ona w tym nastroju to nie za dobrze by się sprawdziła. Czekajcie, skorzystaj. I śpi. I jutro sobie zrobimy wyprzedaż w domu. A, Kaleb się przyszedł postać. Okej. Okay. No dobra, dobra. Ty bini. O! Jak on fajnie siedzi na łóżku. Nie wiedziałam, że to jest możliwe teraz. Kurde, super. Wiesz, od niego też możemy wziąć zamówienie. Dobra, to jutro. Nie? Książka nie jednak? Wiem, że Molly nie jest już w pierwszej młodości, no... No cóż, ja poradzę.
przyjęte zbiorów naprawdę było udane. O, dostaliśmy nasionka. Rośliny zimowe, pięknie. Chyba gnom ogólnie zniknął. Nie, króliczek. Gnom ogólnie zniknął. A nie jest. Sobie go szybciutko wrzucimy do wyposażenia. I sprzedamy go też może, bo nie wiem, czy się da na tym stole. Byłoby super. No, śpi, śpi. Jak on będzie mądry, jak on te wszystkie książki przeczyta. Nie, no znowu. O Boże. Jak my popchniemy te wszystkie jego, słuchajcie, elementy. No i co, żeś to na ziemi zostawił? Znowu ci śmierdzi czosnkiem. Nie znoszą się smrodu czosnku. Niektórym śmiertelnikom się wydaje, że cebulowy oddech to coś paskudnego. Wampiry zalewają natychmiast łzami, gdy poczuje choćby najbliższy, najlżejszy zapach czosnku. Bo jedno kłócie za dużo. To ja mam pytanie, czy tu jest odporność na czosnek? To sobie to weźmiemy z nim. Na razie musisz, stary, przecierpieć. Przykro mi bardzo. Następna książka. Dobra. W ogóle tak sobie myślę, że jak już dojdziemy do etapu takiego, że oficjalnie będziemy mieli zrobioną szklarnię, może to, to może będzie wyznacznik. Zrobimy sobie szklarnię i potem chciałabym pojechać na urlop. I będziemy, wybierzemy się albo do granitowych kaskad, taniec we krwi. Może być, że lubi. Albo wybierzemy się do dżungli. Wstawaj, mała. Nie, no następne 150 simoleonów. No on jest niemożliwy. Przecież on nawet tego nie zrobi. Nie skończył tamtego. Tu 150 za coś żeśmy zapłacili. Ja bym chciała zobaczyć za co, przepraszam bardzo. Stary, jak ty nie masz tego w rękach. Za co nas skasowało 150 simoleonów? Nie zgadzam się. Wait. Nie zgadzam się na to, co się podziało w ogóle w tej chwili. Dobra. Wstawaj, bo szkoda dnia. Jak ty się tam czujesz? Nie, to Jezu. Gdzie my tu mamy nasze potrzeby? Czy jednak wziął? Tego nie skończył, a wziął następny. Dobra. Potrzeba pożywienia. Czy ty możesz się od niej napić teraz? Poproś o pozwolenie na wypicie plazmy. O. Proszę to wziąć, żebyś mi nie padł z głodu. Rozpoczyna się głosowanie. Zaraz będziemy głosować. A to on to naprawił! Albo wymienił. I na to poszło te 150 simoleonów. Oto mój nadgarstek. Chciałabym też zmienić jego mroczną stylówkę. Jak będziemy zmieniać, wiecie, jego postać. Dobra, styknie, styknie. Zbierz plon, podlej teren. Okej, okay, idziemy tutaj. Tutaj najpierw zbierz cały plon. Czy ja to posadziłam? Tu posadziłam, tu posadziłam. Okej. Okay. Opieka. Wyczyść. Wyduj. Interakcje. Pokaż, jak umiesz tańczyć. Pobaw się z nią. I pogłaszcz. O! Ewolucja! Ewolucja tu jest!
Dlaczego nie. A tu jest ewolucja. Wait! O. Dobra. Nice. Tak miało być, nie? Dobra, za chwilę, bo widzę, że się nie wyrabiamy. Średni. Poproszę pozyskać wełnę. Marchewka poprawiła swoją jakość. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Potem weźmiemy sobie z nią, pobawimy się chwilkę. I może... Poprosisz o podanie nogi. O. Dobra. Chyba jest zadowolona. Jest. Bardzo mnie to cieszy. W ogóle przyszły nam na pewno rzeczy z poczty, które żeśmy wysłali. Coś przynosi cały czas. Wyślij do rady geologicznej. Jakby nie narzekam, ale nie mam pojęcia, co nam tu coś przynosi. Ale mój rower tu został. Wsiądź na rower. Jeździ. Schowaj do wyposażenia. Możemy sobie też nasionka otworzyć. Zobaczyć, co nam się tu... Parkiet taneczny. Gibanie na maksa. Of course. Nie wypadło nam żadne nowe nasionko. Ale tak, na pewno mieliśmy co nieco posadzić i tym co nieco była czarna berzyna. Czekajcie, to muszę jeszcze ogarnąć. Tu są owoce. Malina, lącze. Czarna berzyna miała być tu. Zasiej. Tu mamy warzywa chyba. Fasola, szparagi, marchewka, groszek, czosnek, papryka, szpinak i czekogoda. Cebula i pomidor. Dobra, to tu możemy wrzucić ziemniaka chociażby. Proszę bardzo, zasiej. Tu potrzebujemy jeszcze jednej takiej... Ojejciu, co ja robię w ogóle? Chciałam to i to. Możemy na razie wstawić w to miejsce. I musimy posadzić... Nie no, jeżynę mamy. Przecież tu była jeżyna, prawda? Jagoda, malina. No, jeżyna, dobra. Wszak czarnej warzywy, czyli to jednak coś innego jest, dobra. Soję. Zasiej. Korzeń taro. Zasiej. Tu na pewno potrzebujemy jeszcze zielonego grzyba. Zasiej. Brand Hacking i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu tak po przyjacielsku. Uważasz, że to dobry pomysł? Warto spróbować. I korzeń kozułka zasiej. Chyba wszystko. To wszystko się podlewa, jeśli dobrze widzę. Dobrze, się podlewa, okej. Okay. Teraz możemy wrzucić tu. Otwórz wyposażenie. To mogę sobie schować. I możemy polecieć tak. Z tym. Ponownie z tymi naszymi słoikami. Z mlekiem. Last exception. Ja bym tu chciała sprzedać. A, nie mogę tych gnomów sprzedać. Nie no. Zrobimy tak, że te rzeczy, których
nie mogę sprzedać, to po prostu pojedziemy do miasta i jakby przy straganie spróbujemy zobaczyć, czy da się, czy one są tam na liście. Jak nie będzie, to sprzedam je na mieście, udając, że byliśmy w sklepie i sprzedaliśmy je tam po prostu. I sałatę. Nie? Sałaty też nie mogę sprzedać. No dobrze. Wyłóż towar. Barki tu też nie mogę tu rzucić. Słyszałam wrzask kozy. Obsługuj stoisko. I proszę rozpocząć sprzedaż garażową. Wrzucimy na pewno cukier. I resztę elementów można też sprzedać. A, chciałam jeszcze wyciągnąć rzeczy. Czyli nie możemy zagłosować. A, i teraz możemy zagłosować na jedną z tych rzeczy, które tutaj są. Ekologiczne urządzenia nie. Dobrze, weźmy sobie to. Weźmy sobie gotowańsko. I weź pocztę, a tutaj obsługuj stoisko. I na poczcie żeśmy dostali, co? Selium. Łe, za 10 tylko. Kurde, ten kamień był więcej wart. Bez sensu. Już jesteś głodna. Aha. Super. I nie będzie obsługiwać stanowiska, bo nie jest w humorze. Proszę skorzystać. Proszę sobie tu zrobić. Nie ma ewolucji. Wziąć resztki i potem zrobimy to stoisko jeszcze raz. Za robota. Jeszcze będziesz na śmierdziela za karę sprzedawać. Aha, on tańczy. Ja wiem, co on się tak kręci. On tu tańczy. Spoko. Dobrze, Kaleb, że się świetnie bawisz. Nie ma to jak beztroskie życie na wsi. Ja nie wiem, czy on w ogóle był w pracy. A nie, on tylko w weekendy pracuje. No dobra. Sobota, niedziela. Proszę tu obsługiwać stanowisko. Wyczyść chmurkę. Żeby potem nie było. No przecież dopiero żeśmy się bawiły. Ja mam wrażenie, że im się to po prostu w ciągu dnia jakoś się resetuje, słuchajcie. Interakcje, pogłoś z entuzjazmem. A potem zacznij jeszcze raz. No, ludzie się spełnili. Kaleb się przyszedł z ludźmi przywitać. Dobrze, niech mu rosną kontakty, to się potem przyda. Proszę zachwalać towary. I możesz zebrać zamówienie na produkty spożywcze przy okazji. Kimkolwiek jesteś. Jajka, chętnie kilka zamówię. Okej. Okay. Dwadzieścia dwa, 39, 84. O, tu jakiś Grzegorz przyszedł.
Pana Grzegorza to my chyba nie znamy. Grzegorz Szpilka, może znamy. Proszę kupić nasionka. Dorota Maluch. Zachwalaj towar. Ja wiem, że tobie się chce gadać, ale słuchaj, ja tu jestem w pracy, nie? No, o to chodzi. Cię mogli wykończyć, Domek! Dzięki, królik senior. No i jeszcze dwa. Dwa nasionka jeszcze. Proszę, proszę. W ogóle się zastanawiam, że tak było całkiem fajnie, gdybyśmy przy drodze naszej posesji zrobili sobie taki stały kram, którego nie będziemy przesuwać i po prostu to, co będziemy na naszej farmie hodować, uprawiać, nie wiem, jakby i jeżeli chodzi o zwierzęce, tam jakieś rzeczy i o owoce, warzywa, że będziemy mogli na tym kramie sprzedawać. I wtedy nie trzeba będzie jeździć do miasta z tym. No ale to jeszcze troszkę, bo niebawem odblokujemy sobie więcej możliwości transportu. Nie, nie chcę, urocze zapoznanie. Aha, bo mi się skończył ten. Jeszcze raz. Jest dopiero 20. Może da się tu coś jeszcze wcisnąć? Zachwalaj towar, tutaj też jeszcze. Thomas Watson przyszedł. 68 kupił. Nie mam pojęcia, co kupił. Chyba przetwory. Rodzie, no wszystkie słoiki zeszły, także chyba smakują im nasze konfitury, dżemy i w ogóle. Chyba to, że nie ma jakiejś dodatkowej interakcji tutaj, wiecie, nawołuj czy coś tam. Ten jaki zły. Poszło nasiono. Rewelka. Proszę mi tu zostawić swoje pieniążki. O, siemanko. Ciebie poprosimy o ten. Zachwalaj towar. No śmierdzę, ja śmierdzę. Cały dzień tu stoję. Nie rozumiem waszego zdziwienia. O, cześć. Mi się deszczą. Obsługuj. A, już nie obsłużę, bo jestem. Wyczyść stoisko, zabierz to ze sobą. I schowaj do wyposażenia stolik. Idziemy się ogarnąć. Proszę wszystkich pożegnać. W ogóle ktoś się kąpie w mojej wannie. Ja mam nadzieję, że to jest Kaleb. No, na szczęście. Czy jak ja do ciebie Kaleb... Aha, nie... A, dobra, w sumie wejdę. Weź prysznic. Idź, spanko. Okej. Okay. To był długi dzień, słuchajcie. To był naprawdę długi dzień. Cieszę się, że musisz już iść. Idźcie sobie wszyscy w trzy i trochę. Kaleb, twój haft tu został. Mógłbyś go wykończyć. Dobra, przy okazji możemy sobie go poobserwować. Czy zje kogoś tutaj? To jest obrzydliwe. Kaleb nienawidzi wystroju w stylu retro. Bąbelki.
Przykro mi bardzo, kolego. To znaczy, że jest to coś, nad czym będziemy musieli popracować u ciebie. I z ciekawości zastanawiam się, ile kosztuje zmiana lubię, nie lubię. Sprzątacz ważny. Eliksir młodości, handlowiec, wizjoner. Eliksir zmiany cech, to nie. Nie, to eliksiry będą. Koniec dynamiki. Oczyszczenie z klątw. Regulator nastrojników. Nie wiem, nie wiem. Czy można się ich jakoś pozbyć ogólnie? Ciekawe. Dobra, przyspieszmy to całkiem. Myślę, że zrobimy tak, że ja w tym odcinku jeszcze zrobię renowację naszego domku. Jak tylko Vivien wstanie, pokażę wam to, co zrobiłam, to jak to wygląda, jak się prezentuje. I sobie zakończymy na tym ten odcinek. On będzie troszkę krótszy, ale dzięki temu już w następnej części będziemy mogli zacząć od tego, żeby zacząć jakby działać również z Kalebem. Na czym nie ukrywam, bardzo mi zależy, bo za chwilę serio tu padnie z głodu i tyle z tego będzie. 4 rano. Dzikie dęsy. 3 poziom umiejętności. Super. Chyba wykańcza ten haft, który mu wsadziłam do kieszeni. Okej. Okay. Nice. Wiecie, ile będzie hajsiwa za sprzedanie tych jego haftów? 85, 183, 146, 136. Nie wiem, czemu ten jest bezcenny. A, bo to jest nieskończone. Okej. Okay. I do tego jeszcze chyba 50% czy 25% mam na sprzedaży dodatkowym, więc spoko, spoko. No moja droga. Śpisz i wstajesz. Kaleb rozpoczyna pracę za około godzinę. Świetnie, pójdzie głodny. Sąsiedzka bójka. Czemu ty tu wróciłeś? Czekajcie, czekajcie. Idź do pracy. I mnie nawet nie denerwuj. Jakieś dymy się za nim ciągną. I on miał iść do pracy. A nie wiem, co się zadziało. Nie mam pojęcia. Pięknie. Wiem, że jesteś zła i głodna i wszystko w ogóle. Robimy cięcie, ja wprowadzam zmiany i widzimy się za chwilkę. No dobrze, moi drodzy, podziało się, znowu się podziało, jak widzicie, po raz kolejny trochę poprzestawiane. Przede wszystkim, a kolumnę mi zeżarło, muszę kupić jeszcze jedną kolumnę, nie wiem czemu. No nieistotne, zaraz się tym zajmę. Może to być kwestia tych roślinek. No nic, zobaczymy. Oczywiście nie zmieniłam okapu, zapomniałam, już i tak mam hajsu, teraz na to nie starczy. A co z serduszkiem? Co z moim czasem dla siebie? O, przeszła jej w ogóle przed mnie, że związek to może być dobry pomysł. Albo ona była singlem czy coś. Ojejcie, dobra, nieistotne. Zajmę się tym w następnej części. Mamy odgrodzony kawałek kuchni. Tu będzie jakby odbicie lustrzane. Mamy zrobiony gabinet. Jak widzicie, zniknęła stąd sypialnia. Nie ma jeszcze żadnych ozdób, nie ma żadnych dekoracji. Jest biurko, jest stół. O, widzę, że nawet nam pranie strzeliło. Rewelacje. Natomiast na górze są 2 sypialnie, a nie 3, bo takie jest założenie. Jest napisane w zasadach gry, że sypialnie mogą być 2 albo 3. Więc mamy przeniesioną naszą sypialnię na górę. Jest sypialnia z jednym łóżkiem dla dziecka na później.
Oczywiście z czasem najwyżej będziemy to znowu zmieniać i rozbudowywać. Zobaczymy, jak się losy potoczą. Na tą chwilę myślę, że wystarczy. No, łóżko jest, znaczy, że sypialnia jest. Gość może zostać. I oczywiście mamy tutaj łazienkę. Łazienka jest trochę większa niż ta na dole. Natomiast na razie też jakby nie ma żadnych dekoracji, nie ma nic, jest po prostu funkcjonalna. Tyle chyba, słuchajcie. Wydaje mi się, że tyle. Czy ja mogę dorzucić tą kolumnę tutaj? Czy serio? Nie, bo nie. Nie, bo nie. Czy teraz mogę tą kolumnę tu dorzucić? Mogę. Dobra. Czy jest coś? Aha, składniki nam zostały, ale to ja sobie je po prostu już tak sprzedam. Dlatego, że nie wiem czemu po przestawieniu musiałam coś dostawić. Może tą kolumnę, może tą ścianę. Zresetował mi się stojak razem z roślinami. I to przez to, słuchajcie, jakby zebrały się automatycznie z nich plony. No, no trudno, tym razem sobie odpuścimy. No dobra, sytuacja myślę, że jest w miarę spoko. No, nie wiem, czy ten stolik na przykład sobie go tu gdzieś nie przeniesiemy bardziej w tę stronę. Nie chciałam, żeby się blokowały przejście i tak dalej. No, tak czy siak. Myślę, że jest to wystarczająco dużo, by zacząć korzystać z obecności Kaleba. Także w następnej części, moi drodzy, wprowadzimy sobie Kaleba w życie i zaczniemy, zmienimy mu aspirację, zaczniemy używać go do tego, żeby nam pomagał, a my skupimy się trochę na sprzedaży, na handlu, na zarabianiu pieniędzy, na tym, żeby znowu móc jakby rozwinąć ten element szklarniany. Taki mamy w końcu zamysł, więc może dorobimy się jakiegoś zwierzątka? Można by pocisnąć trochę więcej nektarów, żeby się zaczęły starzeć i żeby je potem wszystkie sprzedać. Dobra, słuchajcie, to są jakby plany dalekosiężne. Oczywiście dla nas najważniejszy jest fakt taki, że Kaleb wróci jakby do nas i będziemy mogli z nim pracować, więc dzisiaj jest ostatni dzień w swojej pracy przed zakończeniem kariery niani i rozpoczęciem kariery farmerskiej. Dobrze, moi drodzy, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy, waszych sugestii, propozycji, opinii. Wszystko sobie chętnie przeczytam i część z tego na pewno zaimplementuję. A tymczasem dziękuję Wam za to, że byliście tu ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!